państwo, instytucja, jaką powołujemy do życia, wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnej gospodarki oraz potrzebom nowoczesnego biznesu i innowacyjnym metodom edukacji ludzi młodych. Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe to przede wszystkim miejsce promocji rozwiązań innowacyjnych i przestrzeń łącząca wykonania sfery badawczo-naukowej z potrzebami biznesu i wymaganiami konsumentów. Ponieważ pracuję w telewizji, gadanie jest... Właściwie moją formą wypowiedzi jest materiał wideo, czy przynajmniej był, dopóki nie zostałem menadżerem bardziej niż dziennikarzem, to pozwoliłem sobie przygotować kilka przykładów, które chciałbym Państwu pokazać. To trwa jakieś 3 minuty, myślę, że Państwo wytrzymają. To jest taki materiał, który zrobiłem taki program Firma 2 Pierwszy Milion i w przeciwieństwie do pierwszego mojego programu, który nazywał się po prostu Firma, nie traktował o pomysłach na biznes i tym, jak sobie z nimi poradzić, żeby je poukładać, ustrukturyzować i wdrożyć, zrealizować, tylko to był program o firmach, które już istnieją i albo utargowały pierwszy milion, albo zarobiły. W większości są spółki prywatne, więc one nie pokazują zysku, więc trudno powiedzieć, czy już zarobiły pierwszy milion, ale chwalą się przychodami, więc można powiedzieć, że przynajmniej większość z nich utargowała coś w rodzaju pierwszego miliona. Powstała rzecz niesamowita. Zabytek stał się jednocześnie czymś bardzo nowoczesnym. Panie starosto, ja gratuluję przede wszystkim pomysłu, a wiem, kto jest pomysłodawcą. Panie Marku, szacun dla pana. Ale pomysł to nie wszystko. Czy to jest cyrk? Nie do końca. To jest coś bardziej jak koncert. To jest żarówka, która symbolizuje tą innowacyjność, bo wynalezienie światła spowodowało potężny skok cywilizacyjny. Więc tą żarówkę otworzyliśmy, żeby również było tak tutaj w CEW-ie pomysły, które stąd będą wychodzić, te innowacyjne pomysły, które będą zmieniać nasz, nie tylko nasz region, ale również kraj. A wiem, że są już takie pomysły tutaj w Chojnicach, które będą oddziaływać na cały kraj, a mam nadzieję, że docelowo na Europę. O co chodzi? Tak? To jest tak klasyczny model innowacji. Mam naukowca, ma jakąś potrzebę, zna jakąś technologię, rozpoczął jakąś produkcję nieinnowacyjną z punktu widzenia międzynarodowego rynku, ale w ten czas nikt tego nie robił. I nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę na taki fragment, który się tam na początku przewinął, kiedy on mówił, że pierwsze te urządzenia, one wymagają przeźroczystego pleksji, tam gdzie to podłącza do jakiegoś niskiego napięciowego prądu, a pierwsze urządzenia robił z pociętych ekierek. Ze swojej strony postaram się jak najlepiej kierować tym centrum i przyczynić się do jak najlepszego jego funkcjonowania, tak żeby spełniły się oczekiwania inicjatorów i korzystających z centrum. Oczywiście, twórcy pomysłów biznesowych mówią, ale nie wiadomo, jak mi on ukradnie ten pomysł, nie wiadomo, ale to jest zawsze ryzyko. Że jedną z cech przedsiębiorcy jest umiejętność podejmowania ryzyka. Chcieliśmy zrobić coś dla przedsiębiorców. Oczywiście czujemy, że to nie jest opera, albo muzyka, to nie jest któryś z twórców operowych, to jest coś zupełnie innego. Nie jest to też koncert rockowy, chociaż muzyka jest taka fajna. Gdy patrzymy na ten budynek, od dnia można odnieść wrażenie, że przymiotnik zabytkowy w odniesieniu do młynów pozostał jedynie w rejestrach konserwatorskich. Dziś bowiem otwieramy jeden z najnowocześniejszych, najciekawszych obiektów w naszym mieście czy w regionie. Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe. To, co wydawało się tak odległe i abstrakcyjne, nabrało realnych kształtów i dziś oficjalnie rozpoczyna swoje istnienie. To ma być baza dla kształcenia wiedzy o innowacji, do tego, żeby tu uczniowie szkół podstawowych, ponad gimnazjalnych, ale również studenci w tym obiekcie między innymi mieli możliwość słuchania tego, co mówił pan dyrektor. Bo o to chodzi, żeby przekładać to, czym jest firma, czym przedsiębiorstwo, na czym to polega i łączyć to z innowacją, bo to jakby są dwa nieodzowne elementy i powodzenie w biznesie. Przepraszam, że nie mówię o cenach, ale to są takie wrażliwe, konkurencyjne rzeczy. Publicznymi trochę było głupio. W pierwszej wersji to były wszędzie stawki podane, ale potem je w nocy wykreślono. Szanowni Państwo, mamy piękny obiekt, z tego co wiem i wszyscy wiemy, jest dyrektor, jest rada programowa, a więc ten obiekt wypełniajmy od dzisiaj treścią, z której
będziemy mogli wszyscy skorzystać. Nie trzeba być Markiem Zuckerbergiem, żeby być innowatorem, żeby wyprzedzać konkurencję, żeby robić coś, czego nie robili inni. Wystarczy wziąć jakąś branżę, jakiś kawałek biznesu, bardzo dokładnie go przeanalizować i wprowadzić zmiany. Im więcej tych zmian da się wprowadzić, tym większa innowacja i większa renta ekonomiczna, którą z tej innowacji uda się zrobić. Remontowanie takich obiektów zabytkowych sprawia olbrzymią satysfakcję, ale niekoniecznie ta satysfakcja przekłada się na to, co muszą wykonawcy zrobić. Jest tutaj przedstawiciel wykonawców i ktoś, kto chodził po tych obiektach, ale tutaj wiele godzin spędziłem nie tylko sam, ale również pracownicy biura funduszy, starosta również, to widział, w jakim to jest stanie i tak naprawdę czasami wyobraźnia mówiła, to się nie da. To jest niemożliwe, żeby te obiekty przywrócić do funkcji taką, jaką dzisiaj będzie pełnić. Ktoś startuje jakiś biznes, nie wolno mówić, że ma głupi pomysł i że mu nie wyjdzie. Jeśli ktoś tak mówi, to znaczy, że nie rozumie, czym jest biznes, bo biznes polega właśnie na tym, że nikt inny oprócz tego, kto to robi, nie wie, co z tym zrobić i jak to ma zadziałać.